Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wczoraj usłyszeliśmy z ust gubernatora generalnego Kanady tak zwaną mowę od tronu, czy mowę tronową, czyli program rządu na kolejną kadencję. Nie wiemy jeszcze, czy program zostanie przyjęty, rząd jest mniejszościowy, przyjęty przez większość posłów w parlamencie. Jeżeli nie zostanie, no to rząd upadnie. Szczerze powiem, że no mam takie wrażenie, jakby to był jakiś szkolny teatrzyk, jak słuchałem tej ubranej na biało pani gubernatorki, która tak, no nie wiem, może to moje wrażenie, że po prostu tak mało poważnie jak gdyby odczytywała tę mowę, a przy niej siedzący, izolujący się, dystansujący społecznie premier Trudeau w masce na 3/4 twarzy. Proszę Państwa, program bardzo ogólnikowy, zakładający kolejne rozdawnictwo pieniędzy, postulujący, że tutaj nie czas na oszczędności. No ale czy ktoś to jeszcze liczy w ogóle? Czy my będziemy w stanie, ile to będą wynosić koszty obsługi tych wszystkich fajnych rzeczy, walki z pandemią, dofinansowania, zatrudnienia ludzi? No przechodzimy na gospodarkę socjalistyczną, to jest oczywiste. Jeszcze nie dostrzegamy jej negatywnych skutków, ponieważ mamy teraz taką gospodarkę komunistyczną, to znaczy ograniczony jest i popyt, i podaż, bo no, ludzie mówią, no nie mam co kupić, nie mam gdzie pojechać, więc jak gdyby te wszystkie rzeczy są zamrożone. Ciekawe, co będzie, jak się odmrożą, czy będzie inflacja na przykład. Na razie, co jest symptomatyczne, prowincja Alberta zwróciła się do federacji, żeby jej pomogła w sfinansowaniu deficytu, dlatego że no nie ma nabywców na obligacje. I to jest właśnie znak czasów. Kto ten dług będzie kupował? Ile można się zadłużać? W jaki sposób? Oczywiście dysponując własną walutą, bank centralny może wykupywać własne obligacje albo obligacje prowincji, czyli jak gdyby zwiększać podaż pieniędzy na rynek. No ale to prowadzi w prostej linii do inflacji w momencie, kiedy się odmrozi możliwość kupowania rzeczy i wydawania tych pieniędzy. Może to jest zresztą taki pomysł, że regulowany będzie nadal również popyt. Zamrożone będą te wszystkie możliwości wydawania pieniędzy, więc utrzymujemy się na podstawie takich no, najbardziej ograniczonych potrzeb, jedzenie, opłata za mieszkanie, szkoła, no ale nie ma już turystyki, nie ma jedzenia poza domem, nie ma tych wszystkich rzeczy, na które dawniej wydawaliśmy pieniądze jakichś zbytkownych, może to o to chodzi. Co ciekawe, szukając przemówienia Trudeau w internecie, na stronach rządowych, na Twitterze premiera, znalazłem odrobinę wcześniej jego przemówienie w związku z rocznicą Powstania Narodów Zjednoczonych, bodajże 75., tej w pierwotnym założeniu globalistycznej instytucji. No niektórzy mówią, że w oparciu o Narody Zjednoczone można tworzyć, zacząć myśleć o tworzeniu jakiegoś rządu światowego, podatków globalnych i tym podobnych rzeczy, ale proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że premier Trudeau to jest nieodrodne dziecko Sorosza w tym wszystkim. I obawiam się, że usiłuje on poprzez te reformy tutaj w Kanadzie właśnie realizować agendę globalistyczną. Bo w tym przemówieniu na forum ONZ Trudeau powiedział, że no nie nadarza się właśnie okazja, żeby naprawić to całe zło, do którego świat został doprowadzony. A przez co został doprowadzony? Przez poprzednie pokolenia. No tutaj z Trudeau wychodzi niemalże marksista, rewolucjonista, niemalże jakiś kastrysta, proszę Państwa, że nadarza się okazja, no bo właśnie ta nasza skorumpowana gospodarka kapitalistyczna doprowadziła do tego, że musimy się uporać ze zmianami klimatu i tymi wszystkimi innymi problemami, których byśmy nie mieli, gdybyśmy w sposób planowy, rozważnie i tak dalej używali tutaj gospodarki, używali zasobów ziemi,
proszę Państwa, no mamy po prostu u władzy, ja nie wiem czy socjalistę, na pewno mamy rewolucjonistę, który przy pomocy kryzysu, który mamy teraz, usiłuje zmienić nasze globalne nastawienie do życia, do gospodarki, do wszystkiego. Poddać kontroli proces gospodarczy, wziąć tę gospodarkę za pysk. I nie wiem, czy właśnie, jak gdyby porównując to jedno i drugie przemówienie, nie mamy do czynienia z tym, że to, czego premier Trudeau oczekuje, to jest właśnie taka strukturalna zmiana gospodarki. Żebyśmy nie mieli już tych ludzi, którzy wprowadzają nieporządek i zamieszanie, tylko w sposób planowy, tu znowu mrugnięcie okiem w stronę Chińczyków, bo kiedyś tam Trudeau mówił, że Chiny mu bardzo imponują jako kraj, w którym można tak wszystko fajnie załatwiać, nie ma tego marnotrawstwa energii. Na konieczność przeprowadzania tych debat, dyskusji i tak dalej. Proszę Państwa, fajne czasy, ale patrzmy na ręce, patrzmy wszystkim na ręce i krzyczmy głośno, no bo w końcu tyle nam jeszcze zostało. Państwa, a jeśli już mowa o tym, o naszym stosunku do tego wszystkiego, to no, dwie uwagi. Część ludzi się boi. Część ludzi się boi i w związku z czym no, ja zakładam maskę, oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, to znaczy no nie jeżdżę w masce na rowerze, ale jak jestem w windzie z kimś, zwłaszcza z osobą starszą, to ci ludzie po prostu, no widać po nich ten strach. Także takie mam do tego podejście. No nie, maska nie jest dla mnie, maska jest dla nich. Maskuję się pomimo tego, że nie wierzę w skuteczność tego maskowania. No ale co zrobić? Żyjemy razem, więc ludzie po prostu powinni uprzejmie do siebie podchodzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie bójmy się, proszę Państwa, to pandemia pandemią, no tam w szpitalach może tak, no, część ludzi jak z tych doświadczeń, no, widać, że śmiertelność tam jest rzędu 1% czy coś w tym stylu, więc no, nie dajmy się zwariować, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, bądźmy dla siebie mili, uprzejmi, wyśmiewajmy różne idiotyzmy, z którymi mamy do czynienia, spotykajmy się w miarę tam możliwości, rozmawiajmy z różnymi innymi, z innymi ludźmi, pogłębiajmy właśnie te więzi społeczne, nie dajmy się zatomizować, nie dajmy sobie zrobić strachu w mózgu, w którym będziemy się bali sąsiada, będziemy się bali innych ludzi. To wracam do tego, że część ludzi po prostu jest przestraszona. Może nie widać tego tak w naszym polskim środowisku. My jesteśmy, jak to się mówi, hojracy zawsze. Ale jak w środowisku tak zwanym kanadyjskim, czyli po prostu wśród ludzi, którzy nie polskiego, Kanadyjczyków, nie polskiego pochodzenia, a i zwłaszcza wśród ludzi starszych te obawy są bardzo, bardzo rozpowszechnione. Poza tym ludzie w przeciwieństwie do nas mają tendencję, w przeciwieństwie do nas Polaków, którzy jesteśmy jak gdyby zaszczepieni niewiarą w rząd, w to, czy rząd był zawsze obcy w Polsce, w związku z czym my się tak podporządkowujemy, ale z trudem. Także nie dowierzamy. A tu wiele ludzi jednak władzy wierzy w 100%. No i tak tu sobie żyjemy. W każdym razie, proszę Państwa, najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli, a to, żebyśmy zdrowi byli, to wyrabiać sobie odporność, nie przejmować się, bo to stres jest, cieszyć się życiem, gimnastykować się, pływać, być na słońcu. No, życie jest piękne. A pandemia? No cóż, świat zawsze jest, jaki jest. Ludzie żyli, życie trwało w różnych złych czasach i złych sytuacjach. Ja zawsze pamiętam, że
to może to jest niewłaściwy przykład, bo dotyczy Niemców, ale że Niemcy chodzili do pracy w Berlinie jeszcze w marcu 1945 roku. Także pod bombami też można pracować. No za tym zresztą dotyczyło Wielkiej Brytanii. Życie toczy się, życie trwa, pomimo tego, że od czasu do czasu spadają bomby. Nie dajmy się zastraszyć, bo zdaje się, że strach jest też używany przez tych naszych kierowników systemu do tego, żeby wymuszać na nas posłuszeństwo w pewnych sprawach. A tak jak już mówiłem wcześniej, no chyba ktoś nam tu chce zrobić jakąś rewolucję koło domu. Bądźmy czujni. Do następnego razu. Mówił Andrzejku.